Razem! Przyjaźń to... Magia! A nie było w tym filmie jakiś tęcz i laserów? Chyba? Nie rozśmieszajcie mnie! Nic wam nie da jakaś nędzna magia! Jeszcze się przekonasz! Słuchajcie! Wiem, jak go pokonać! To, co nam się przydarzyło, nauczyło nas jednej ważnej rzeczy. Razem możemy wiele! Razem reprezentujemy te całe klejnoty harmonii! No co ty nie powiesz? Nemi, zawsze byłaś najbardziej spokojna i rozważna wobec innych. Reprezentujesz dobroć! O, jak miło! Mirai, zawsze gotowa dać od siebie więcej niż przyjąć. Reprezentujesz hojność! Alice, zawsze dumnie stajesz u boku nas wszystkich. Pomimo wielu przeciwności, reprezentujesz lojalność. Lojalność? Black, zawsze wiedziałeś, jak poprawić humor niejednej smutnej duszy. Pomimo, że mnie zdradzasz. Reprezentujesz śmiech! No i mi przypadł najwidoczniej ostatni element. I szczerze, szczerość do mnie idealnie pasuje. I co wam tu da? Brakuje wam ostatniego! Ostatni element jest w tobie! Kaczer, obudź w sobie magię! Ty nie jesteś zły! Ty jesteś światłem! Kaczer, wierzymy w ciebie! Pokaż złu, gdzie jego miejsce! O, co ładnych chłopców będą z tobą! Nie! Nie! Ja... namieszałem. Bardzo was przepraszam. Spoko, wybaczamy. Mirai, musisz lepiej pilnować tych mrocznych sztuczek. Było prawie dobrze, no! Idę odnieść duszę Odry na miejsce. Bajo! Więc reprezentuję magię? Tak! Tak! Więc jestem liderem drużyny światła! Naszą drużyną Kaczera! Zwariował. Aha. Transformacja! Kaczer, nie! Kaczer, tak! Magia Wings, Kaczerix! Cześć wszystkim, z tej strony Kaczuś. I to już był ostatni odcinek Equestii. Ojej, cały rok pracy, ciężkiej pracy, nerwów i stresu, płaczu, smutku i w ogóle, ale udało się, dotrwaliśmy do końca. Jestem przeszczęśliwy, że coś takiego, co wyszło tak nagle, bez jakiegokolwiek zaplanowania, dotrwało do końca. Jeju, nie wiem, co mam powiedzieć, jestem przeszczęśliwy. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej serii, którzy wspierali mnie, nas, wszystkich, dążyli do celu, do ukończenia tej serii. I liczę, że na to się nie skończy i że niedługo zobaczymy kolejny sezon Equestii. Jeju, nie wiem, co powiedzieć. Tak. Cała seria była takim miszmaszem. Wiem, że większość mogła nie zrozumieć przekazu i sensu tej serii, ale ona była takim, nie wiem, może bardziej projektem robionym dla mnie, dla nas, dla mojej ekipki. Ponieważ to są sytuacje, przeżycia, rzeczy, które dotyczyły naszej codzienności, naszych codziennych zmagań, spotkań serwerowych. No i tak to było. Nazwa Equestia powstała w 2016 już nawet, więc no ta nazwa długo się utrzymywała. No. I to wszystkie takie sytuacje, wydarzenia, które były w tej serii, wydarzyły się tak w 100% naprawdę. Ja to po prostu odwzorowałem na serię, scenariusz. I no, tyle ode mnie od słów reżysera, a teraz zobaczcie, proszę, ostatni raz w tym sezonie. Ending Equestii. No i do zobaczenia w przyszłości. Pa!